Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A z nami o poranku Józefa Szczurek-Żelazko, była już wiceminister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy RDN Małopolska. Pani minister, dlaczego nie chce być już pani w resorcie zdrowia? No to pytanie jest najczęściej zadawanym pytaniem kierowanym do mnie w ostatnich dniach. No szanowni państwo, w Ministerstwie Zdrowia pracowałam no prawie 4 lata. Resort bardzo trudny, ale również i czas, w którym przyszło mi pracować, niósł wiele problemów. Tak się składa, że jestem chyba jednym z nielicznych członków kierownictwa różnych resortów, którzy tak długo pracowali w tym rządzie. No to powodowało pewne obciążenia, ciągła dyspozycyjność, praca praktycznie 7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin na dobę, też dojazdy związane z pokonywaniem tych dużych odległości między Warszawą a moim miejscem zamieszkania, do tego jeszcze też moja aktywność poselska, którą realizowałam w tym czasie, no spowodowały, że w pewnym momencie ta decyzja musiała być przeze mnie podjęta. Przyczyną tych decyzji są tylko i wyłącznie względy osobiste. Podjęłam samodzielnie tę decyzję. Uznałam, że w tym momencie powinna być podjęta. Ja zdaję sobie sprawę, że żaden czas nie jest dobry na podejmowanie takich decyzji. No ale cóż, no takie decyzje też się podejmuje. No właśnie, zrezygnowała pani w tym momencie, kiedy służba zdrowia jest wystawiona chyba na największą próbę. Pojawiały się nawet takie komentarze, że to ucieczka z tonącego okrętu. Dlaczego właśnie teraz? Przede wszystkim nie chcę się zgodzić z twierdzeniem, że tonący okręt. Ministerstwo Zdrowia radzi sobie z epidemią, z pandemią, którą mamy do czynienia. Przypomnę, że jest to wyjątkowa sytuacja, którą zmienia się, zmaga się cały świat. Rządy różnych krajów, bardziej wydawałoby się przygotowane do różnego rodzaju problemów, do rozwiązywania różnego rodzaju problemów zdrowotnych, również średnio sobie radzą lub gorzej niż Polska. Także myślę, że jest daleko idące, krzywdzące stwierdzenie, że tonący okręt. Myślę, że w tej chwili pod kierownictwem ministra Adama Niedzielskiego resort daje sobie radę. Te działania, które są podejmowane, to są podejmowane tu i teraz w związku z konkretnymi problemami, ale również podejmowane są działania strategiczne, mające na celu rozwiązywanie problemów, które w przyszłości być może się pojawią. Mam tu na myśli chociażby działania związane z odmrażaniem świadczeń zdrowotnych, chociażby w obszarze onkologii, kardiologii. Takie plany są już konkretyzowane i konkretne działania podejmowane. Także, tak jak powiedziałam, każdy moment jest zły na tego typu decyzje, ale uważam, że resort, mimo tej dramatycznej sytuacji, jaką mamy w kraju, mimo takiej totalnej krytyki opozycji, bo tutaj trzeba powiedzieć, że nam nie pomaga opozycja, wręcz przeszkadza, to niemniej jednak dajemy radę i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie pokonamy pandemię i ten minister zdrowia wyprowadzi ochronę zdrowia na otwarte wody. Czym będzie się pani zajmować teraz? No na razie wypoczywam, ponieważ tak powiedziałam, jest to jednak, było to ogromne wyzwanie dla mnie, dla mojej rodziny. Chcę poświęcić trochę czasu też rodzinie, bo no, mam takie poczucie, że przez te ostatnie 4 lata nieco zaniedbałam. Jestem posłem, reprezentuję okręg tarnowski w Sejmie. Tę działalność poselską prowadziłam też w ostatnich 4 latach, ale na pewno będę chciała ją zintensyfikować. Mam biuro poselskie również w Tarnowie. Mam współuczestniczę różnego działania, w działaniach prowadzonych przez naszą formację polityczną. Na pewno te doświadczenia, które nabyłam w trakcie pracy w rządzie, wcześniej pani premier Beaty Szydło, teraz premiera Mateusza Morawieckiego, będę chciała wykorzystać i spożytkować dla dobra mieszkańców naszego regionu. No właśnie, pani minister, jak już pani odpocznie po tej 4-letniej pracy w resorcie zdrowia, ma pani jakiś konkretny plan? Wróci pani być może do szpitala w Brzesku, którym pani kierowała przez wiele lat?
No jeszcze decyzji ostatecznej nie podjęłam. Szpital w Brzesku mimo trudnej sytuacji radzi sobie bardzo dobrze z tymi problemami, jak porównamy do innych lecznic, to myślę, że w tej płaszczyźnie ten szpital pojawia się jako jeden z lepiej zarządzanych. Cieszę się, że mogłam przez te ostatnie 4 lata trochę z innej perspektywy, ale wspierać ten szpital. W tym czasie zaszło wiele dobrych zmian. Rozszerzono zakres świadczeń zdrowotnych, poprawiono dostępność do niektórych świadczeń, więc myślę, że placówka idzie w dobrym kierunku. Natomiast myślę, że jeszcze jest wiele wyzwań przede mną. Nie mam zamiaru odchodzić na emeryturę polityczną, czy też poselską, czy zawodową. Na pewno w ciągu, powiedzmy, kilku tygodni zdefiniuję dokładnie, co chciałabym w przyszłości robić. Pani minister, a propos kondycji właśnie tych szpitali, mówi pani o Brzesku, jak pani zdaniem radzą sobie inne placówki, chociażby w Nowym Sączu czy Tarnowie, które stanęły przed zupełnie nowymi zadaniami, przejęły opiekę nad pacjentami covidowymi. Czy poradzą sobie z tak dużą liczbą zakażeń, z jaką mamy do czynienia w ostatnim czasie? Bo z jednej strony słyszymy zapewnienia, że łóżek nie brakuje. Z drugiej jednak strony słyszymy o karetkach krążących od szpitala do szpitala albo czekających wiele godzin przed SOR-ami. Także z pacjentami nie covidowymi coś nie zagrało w tym systemie. Gdzie jest problem? No rzeczywiście ta sytuacja, która ostatnio miała miejsce, stanowiła duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, dla organizatorów tego systemu, począwszy od ministra zdrowia, poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, poprzez struktury wojewódzkie, wojewodów, dyrektorów NFZ-ów, ale również i samorządowców, bo trzeba pamiętać, że organami prowadzącymi, właścicielami szpitali są również samorządy lokalne i one też odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych placówek. W związku z rosnącą liczbą pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji, pojawiały się problemy, ale wojewoda zgodnie z decyzją premiera odpowiadał za wyznaczenie odpowiedniej liczby łóżek w szpitalach zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich czy klinicznych. Ta liczba łóżek była określana w zależności od ilości pacjentów, którzy w danym momencie potrzebują hospitalizacji. Obecnie, tak dla przykładu, podam, że w Małopolsce mamy ponad 3,5 tysiąca, 3220 łóżek wyznaczonych przez wojewodę małopolskiego, łóżek przeznaczonych dla leczenia pacjentów z COVID, a wykorzystujemy obecnie 2300 tych łóżek. Także wprost z tego rachunku wynika, że mamy wolne łóżka. No, brakło koordynacji, dlatego też minister zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu funkcji koordynatora, który miałby decydować, gdzie dana karetka powinna pacjenta dowieźć, aby rzeczywiście nie było kolejek i przede wszystkim nie było przewożenia od szpitala do szpitala. Wiemy, że wiele tych problemów wynikało z takich trudności administracyjnych. Zbyt mała liczba personelu. Musimy pamiętać, że pracownicy ochrony zdrowia również zarażają się koronawirusem. Są na kwarantannach, na izolacjach, przebywają w szpitalach jako pacjenci, więc deficyt pracowników był spory. Dlatego też rząd zdecydował się o wsparciu takim administracyjnym tych szpitali poprzez między innymi wsparcie przez wojsko, gdzie wojskowi mogą wspierać administracyjnie te szpitale. I w tej chwili myślę, że ta sytuacja będzie powoli się normowała. Zresztą jeżeli chodzi o zakażenia, stabilizuje się na pewnym poziomie ta wartość, więc miejmy nadzieję, że mniej pacjentów będzie wymagało hospitalizacji, a i system jest coraz lepiej zorganizowany. Pamiętajmy, że powstają szpitale tymczasowe, również tutaj w Małopolsce, w Krakowie już jeden funkcjonuje, kolejny jest przygotowywany, ale także w Tarnowie, także będą dodatkowe łóżka, które w razie potrzeby będą mogły być wykorzystywane dla leczenia pacjentów z COVID. Pani minister, co z innymi chorobami, które przecież nie przestały istnieć? Pacjenci często narzekają, że teraz całe leczenie sprowadza się do teleporady, czują się wręcz pacjentami drugiej kategorii. Pacjenci onkologiczni, pacjenci z chorobami kardiologicznymi, pacjenci z udarami, którzy właśnie tak jak wspominałam wcześniej, wożeni są od szpitala do szpitala. Co z nimi?
No rzeczywiście w ostatnim czasie taką nowością, jeżeli chodzi o rodzaj świadczeń zdrowotnych, była teleporada. My rzadko korzystaliśmy z tej formy, a wiele problemów zdrowotnych pacjentów można w takiej formie rozwiązać, ale absolutnie to nie znaczy, że wszystkie problemy zdrowotne pacjenta powinny być rozwiązywane w trybie teleporady. Jest to jeden z elementów i dlatego też ze względów epidemiologicznych sugerowaliśmy, zresztą lekarze czy podstawowej opieki zdrowotnej, czy lecznictwa specjalistycznego decydowali o tym, czy w przypadku konkretnego problemu zdrowotnego pacjenta konieczna jest wizyta lekarska, czy konieczna jest osobisty kontakt pacjenta z lekarzem, czy wystarczy zebranie wywiadu, zaordynowanie odpowiednich leków, wystawienie recepty, czy wystawienie skierowania na badania diagnostyczne. Tutaj dużą rolę odgrywały kwestie takie organizacyjne. No, to ośrodek zdrowia, przychodnia powinna zorganizować tyle linii telefonicznych, tyle możliwości komunikacji, aby pacjenci nie musieli czekać na połączenia, aby nie musieli dzwonić kilka godzin czy nawet dni. To jest kwestia taka organizacyjna, ale wiele przychodni poradziło sobie z tym problemem i można ten kontakt na bieżąco utrzymywać. Chcę podkreślić, że praktycznie nie było z góry żadnych zaleceń o zamykaniu konkretnych przychodni poza obszarem lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego. Wszystkie inne obszary powinny działać tak jak... Pani minister, czyli rozumiem, to taka porada dla pacjentów, że nawet jeżeli czasami lekarz próbuje sprowadzić tę naszą wizytę czy poradę do rozmowy telefonicznej, pacjent ma prawo domagać się wizyty osobistej, jeżeli czuje taką potrzebę. W trakcie takiej rozmowy, kontaktu telefonicznego zazwyczaj lekarz tutaj określi, czy jest potrzeba, czy nie wizyty osobistej. No jeżeli nie zgadzamy się z taką propozycją, zawsze możemy zasugerować, że jednak chcielibyśmy, aby lekarz nas zbadał, dokonał obdukcji, dokonał badania fizycznego. Bo mamy też takie prawo jako pacjenci. Tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z chorobą dziecka i tutaj lekarze z większości jednak decydują się albo na wizyty domowe, albo zapraszają do przychodni. Natomiast tak jak powiedziałam, część tych porad niekoniecznie musi się odbywać w formie osobistej. Mogą być wykonywane w formie teleporady. Ale tutaj ta rozmowa z lekarzem jest bardzo istotna. Przekazanie właściwych informacji, czy też zasugerowanie, że jednak chcielibyśmy spotkać się osobiście, odgrywać będzie na pewno dużą rolę w decyzji, czy zakończy się ta porada tylko telefonicznie, czy też będzie wizyta osobista. Pani minister, szczepionka to szansa na wygaśnięcie pandemii? Mamy wielką nadzieję, że jednak wprowadzenie szczepień spowoduje, że rozprzestrzenianie koronawirusa i choroby COVID zostanie znacznie ograniczone. Skuteczność jest określona przez firmę na poziomie 90%, czyli dosyć wysoko. Ja chcę przypomnieć, że wiele chorób, o których teraz zapomnieliśmy, wyeliminowane zostało właśnie dzięki szczepieniom. Te ostatnie na przykład problemy, z którymi się borykaliśmy, na przykład zapalenie wątroby, choroby typu B, czy powiedzmy zapalenia płuc wywołane pneumokokami, czy biegunki u dzieci spowodowane rotawirusami, w tej chwili w coraz mniejszym stopniu występują, ponieważ stosujemy szczepionki. Trzeba podkreślić, że gruźlica, czy wiele innych chorób bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia zostało dzięki szczepieniom wyeliminowanym. I takie samo nastawienie tutaj panuje, jeżeli chodzi o szczepionkę na koronawirusa. Mamy nadzieję, że niebawem ona się pojawi, że będzie możliwa do pozyskania i będziemy mogli się zaszczepić. No i w tym momencie myślę, że będziemy mogli powoli wracać do normalnego stylu życia. Dopóki tego nie ma, trzeba pamiętać o tych podstawowych zasadach, o których mówimy, czyli maseczki, zasłanianie ust i nosa, mycie rąk częste, dezynfekowanie i zachowanie dystansu społecznego. To są te wytyczne, które mogą zapobiec rozwojowi tej choroby. No właśnie, pani minister, kiedy znów będzie normalnie, jakie będą tegoroczne święta Bożego Narodzenia, czy czeka nas powtórka z Wielkanocy, kiedy musieliśmy się izolować w swoich domach, czy Wigilię będziemy mogli spędzić w rodzinnym gronie?
No jeszcze do świąt Bożego Narodzenia mamy prawie półtora miesiąca, no może nie całe. Może to, co powiem, to będzie banalne, ale tak naprawdę to zależy od nas. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, o których mówimy, tych wytycznych, które wprowadza rząd, w sposób taki rygorystyczny do nich się dostosowywać, to jest duża szansa, abyśmy mogli te święta spotkać się z rodziną, może nie w tak licznych gronach jak do tej pory, ale żebyśmy mogli przeżywać ten okres bożonarodzeniowy zgodnie z naszą polską tradycją. Ale jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zasad, może być zupełnie inaczej. Jesteśmy w okresie jesiennym, rozpoczyna się sezon zimowy. To są okresy, kiedy tradycyjnie zawsze występowała wzmożona zachorowalność na grypę, występowały zakażenia paragrypowe. To wszystko sprzyja również infekcjom koronawirusa i chorobie COVID. Dlatego to szczególne traktowanie czy podejście do profilaktyki tych zakażeń będzie odgrywało istotną rolę. No w tej chwili te wskaźniki zakażeń, no można powiedzieć, delikatnie się stabilizują. Zobaczymy, co przyniesie jeszcze ten tydzień. Jeżeli uda się opanować ten wzrost, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, to jest jakieś zielone światełko, że te święta Bożego Narodzenia możemy spędzić być może w jakichś większych rygorach niż w ubiegłym roku, ale w miarę rodzinnie, tak jak polska tradycja wskazywała. Pani minister, pani uchroniła się dotąd przed koronawirusem? No, do tej pory udaje mi się. Staram się zawsze przestrzegać tych zasad, o których wielokrotnie mówię i myślę, że one są tu takie kluczowe, jeżeli chodzi o tą profilaktykę. Nie tylko jeżeli chodzi o koronawirusa, bo pamiętajmy o tym, że częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa, zachowanie tego dystansu, odległości co najmniej 1,5 do 2 metrów chroni nas przed wieloma innymi chorobami. Tutaj trzeba pamiętać o grypie, ale wiele różnych chorób zakaźnych również przenosi się tą drogą. Dlatego cenne może z tego trudnego okresu, no może to słowo cenne jest niewłaściwe, ale to, co pozostanie po, mam nadzieję, niedługim już odejściu pandemii, to będą te nawyki, które my wypracujemy u siebie, czyli częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa, bo to są główne powody, dzięki którym, czy drogi przenoszenia różnego rodzaju infekcji, nie tylko koronawirusowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była wiceminister zdrowia Józefa Szczurek, Żelazko była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.